modyfikacje. Somebody once told me the world is gonna roll me. Jak zapewne wiecie, bardzo lubię niekonwencjonalną rozgrywkę, pełną wrażeń chaosu, Co? Dawno nie było odcinka z oceniania modyfikacji przeze mnie, ale nie. Nie będą to zwykłe mody typu, nie wiem, zakupy spożywcze. Po co to komu? Mamy telefon. Nasz sim ma wywalone w to, czy zje marchewkę, czy selera dzisiaj. Zacznijmy od pewnej modyfikacji, o którą po prostu dostaję najwięcej komentarzy. Skąd mam tego Shreka? Jest to po prostu zbiór modyfikacji memicznych. Tutaj macie nazwę. Po prostu są to kostiumy w Simsach. Macie do zabijania wampirówki. Nie wiem, jakieś różne rzeczy macie, no. Po prostu klikacie tutaj i z tego zipa możecie tylko wybrać sobie Shreka, przerzucacie go do gry i proszę. Cała tajemnica została rozwiązana. Shrek będzie oceniał naszych Simów, nasze mody. Ja jestem zwolenniczką The Sims 3. Czego może mi brakować w The Sims 4? Masz wspaniałe okazy ptaków, masz wspaniałe domy. Najbardziej brakuje mi samochodów. I moi państwo, jest modyfikacja na samochody. I dzisiaj ją przetestujemy. Tutaj coś biega. Co to jest? To pies czy wilk? Czy lis? Czy co? A kim ty jesteś? Co tu jest? Czemu tu tyle piesków chodzi? O kurna. Robimy ci garaż. Deskorolka. Ej, czajujcie, na niej jest SpongeBob. Że nie zrobili ze Shrekiem, to już to za pogarda. Zmień nazwę roweru. Jeździ. Dawaj. Wow, shit! Kurde, czekaj, bo ty kurde za szybko jeździsz. Pozdrawiam się zaraz. Jopier, ale to jest zajebiste, dawaj hulajnogą. I tego nie mogę zrobić twórcy EA, słuchajcie. Czy wy żartujecie sobie ze mnie? Przecież to patrzcie, jak to jest zajebiste, jak to urozmaica grę. O kurde, ręce mu wygięło. Wszystko dobrze, Shrek? Jopier, ciele zajebiste. Jak on jedzie tak słodko. To jest słodkie. No patrzcie, jak on tak tą nóżką tak macha. Dobra, zobaczmy teraz, jakie mogę kupić ci auta, Shrek. To jest też ważne. Quad. O kurde, jaki dowalony kładzio. Zielony musi być. To też zielony. Skuter nawet masz. Patrzcie, jaki motocykl zajebisty. Patrzcie, będziemy gdzieś na kładzie. Co można kupić? Kurde, ten pies tu biega. No, to się kupuje właśnie dzieciom na komunie. Czy to wydaje jakiś dźwięk? Nie, to wydaje dźwięk roweru. Przynajmniej można jeździć, tak? Kurde, pokładem jeździmy po tym. Teraz trzeba wziąć jeszcze enduro, będziemy jak Rezi. Kim ty jesteś w ogóle, gościu? Ja tutaj... Kim ty jesteś? Derek, ja nie mam czasu. Ja idę jeździć enduro. Segway. To jedziemy Segway. Zajebisty kład, 10 na 10, ładnie wygląda, fajnie się prezentuje. Shrekowi się też podoba. Dawaj, Shrek, co mu się poprawiło? Świeże powietrze, jeżdżenie rowerem. No zajebisty rower, kurde, kładem jeździsz. Jak on się też, patrzcie, jak on się cieszy. No patrzcie, jaki zadowolony. Dawaj, teraz skuterem jeździ. Jazda. No patrzcie, jakie to jest zajebiste. Kto już tu jedziesz? Co już do mojego... Kim ty jesteś? Wiktor. Zostawcie mnie w spokoju, ja chcę pojeździć sobie po górach. Enduro. Patrzcie, jak ja zajebiście jeżdżę. Jak dupcio jeszcze macha. Jakie słodkie. Dobra, zobaczmy, czy ten nadal tu stoi. Nadal tu stoi. No idź mi stąd, kury mi płoszysz. Ile mamy aut? Wsiadaj, mała, do mojej fury. Bez obrazy, nie? Ale on tutaj trochę wygląda jak Vin Diesel, sobie Dodge'em tutaj jechał i by śpiewał bandolero. On już ma dźwięk. Patrzcie, dobra, ja jadę. Tutaj zaparkowaliśmy pod restauracją, będziemy teraz pić bimber. Jakie wściekłe auto. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jaki drifty robi. O, jeszcze patrzcie, mamy sprawność fizyczną, jak jeździmy. Same plusy. Patrzcie, jedziemy teraz na ryby. Oponę jeszcze to ma z tyłu. Patrzcie, jak się lewituje. No trochę bugi są, nie? Ale zajebisty mod. Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajny mod do urozmaicenia rozgrywki. Na przykład jak będziemy chcieli zrobić, no nie wiem, garaż, cokolwiek. Serio, fajnie by było, jakby jeszcze było więcej aut. Kolejną modyfikacją do naszego przetestowania jest mod o nazwie Life Tragedies. Polega on na tym, że, no jak sama nazwa wskazuje, życiowe tragedie. Nie wiem, czy ja tego moda już nie testowałam w poprzednich częściach, natomiast my będziemy zajmować się dzisiaj segmentem innym, ale to zaraz zobaczycie jakim. Mamy tutaj opcję Serial Killers. Yo, czekajcie, bo ja muszę zaznaczyć, żeby mnie nie zabili, nie? Dobra, Shrek, zawołajmy The Son of Flames. Kto to jest?
Kto to jest? Chwila. Ale zanim przejdziemy dalej, przedstawię wam partnera dzisiejszego odcinka. Strona Instant Gaming, na której możecie kupić gry o wiele, wiele taniej. Na przykład dodatki do The Sims 4. Wow. Inne gry. Wow. Nawet te z gotowaniem. Wow. No. I nawet możecie kupić Robuxy. Wow. Można również kupić gry przedpremierowo, na przykład Hogwarts czy The Last of Us. Mamy tutaj gry na różne platformy. PC-ta, PlayStation, Xboxa, Nintendo. Oraz zapraszam was na comiesięczny giveaway, w którym możecie wygrać darmową grę. Wystarczy, że wpiszecie grę, jaką chcecie wygrać i naciśniecie weź udział. O wynikach, jak zawsze, poinformuję was na moim Instagramie. Linki są oczywiście w opisie. Serdecznie was zapraszam. Sama kupuję tam gry i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. A teraz przejdźmy do dalszej części odcinka. Możesz go uspokoić, możesz pożartować i możesz zapłacić mu. Kurtuazyjne powitanie, co to znaczy? Możemy go porwać i porwijmy go do tego, do jaskini. Hej, jestem Shrek. Porwę cię do mojego bagna. O Jezu, Shrek, ty agresorze! Co? Ja go porwałam do jaskini? I tu jest jakaś... Czemu to jest sracz w ogóle w tej jaskini? Wiadomo, osoby, które porwiemy, muszą gdzieś srać. Ale ja pierdzielę! Pierwszy raz jestem w jakiejś jaskini, co ty, czego ty ode mnie chcesz? A on mnie błaga o wolność. No już, no uspokój się, mogę cię wypuścić. Dobra, zapytajmy o pieniądze, żeby rodzina nam dała hajs. Nie płacz, nie płacz! On umarł! O nie, żyje. Lol, już nie strasz mnie, nie strasz mnie. Jeżeli chcesz zobaczyć kogoś, kogo kochasz, zapłać 5000 i nie skrzywdzimy go, możemy wysłać ci lokalizację za hajs i zawołaj na ten numer. O, przysłali nam hajs. Brainwash. Umyjemy mu głowę. Gdzie są pieniądze? Dawaj hajs, dawaj pieniądze! Patrzcie, no nie płaczcie, no jeju, ludzie, to jest tylko jaskinia moja. Ja pierdzielę, kocham te mody, kto to wymyślił, gościu? Ty masz taki łeb do modów. Proszę, pij ze mną kompot. O, ty kurna gnoju, Shreka mi zastrzelił. O, ty kurna gnoju, dobra, dobra, nie ma problemu. Ja mogę jechać do szpitala! Mogę umrzeć mu w rękach! O, co cho... Ale ten mod jest zajebisty. Dobra, idziemy do szpital. Zastrzelił mnie, ale kurde gnoj. Jak ty masz na imię? Paweł Szpilka, spoko, przyjedę ci pod chatę. Nie mam go w znajomych. WTF? Wracasz, gościu. Kurde, czy on przeżyje? Czy Shrek przeżyje? Nie wiem, musicie tego dowiedzieć się, jak zostawicie suba, to wtedy się dowiemy. Oh my god, patrz, ja krwawię, krwawię. Dawaj mi operację. Pomóż mi. No, przestań mnie głaskać po moim bebechu i idziemy operację robić. No i poszedł srać. No gościu, o, udało się mu. Po co ty dzwonisz jakąś trąbką? Uszami możesz, tak w Shreku było. Nie wsiadaj na tę deskę, idziemy dzwonić do zabójców. Ło kurna, ona motocyklem przyjechała. Kim ty jesteś? Ona mnie zabije chyba. Mogę ją zabić? Mamy jej zatrute jabłko, bo ja tego nie widziałam jeszcze. Patrz, jabłuszko ci dam. To jest taka nasza przekąska. Dawaj, zjedz to. Co ona jara szluga? Ej, czemu nie działa ten jabłko? Co ty gadasz do mnie? No mercy. Mercy, że jesteś tu. Ej, co się dzieje? Czemu ona ucieka? Czemu się przestraszyłaś? Czego się boisz? Toż ty jesteś seryjnym zabójcą, jestem tylko Shrekiem. Ja nie chciałam tego zrobić. Jakaś pielęgniarka? Jakiś profesor, ale weźmy zaprośmy tego Jasona. No mercy. On mnie maczetą walnie, czy nie? Patrzcie, jaka mgła się zrobiła. Randka niepowodzenie. No nasza randka nie żyje. Ocena moda jest bardzo ciekawy, tylko szkoda, że teraz będzie miał ten mroczny kosiarz trochę dużo rzeczy do zrobienia. Poradzi sobie. Shrek doświadczył dziś mnóstwa rzeczy, o których warto wspomnieć w towarzyskim króliczku. Tak, poszedłem na randkę i zabiłem ją. Zajebiste. Jeżeli chodzi już o ostatniego moda na dzisiaj, mam dla was przygotowaną modyfikację związaną z kiedyś bardzo mocno popularnym serialem, tak zwany Squid Game.
Ale mam pomysł na rozgrywkę teraz. Tak, mamy tutaj tę lalkę. Tutaj mamy te szyby mamy. Tu mamy te trójkąty i kwadraty. Tu mamy te wycinanie tego. Tu mamy przyciąganie liny. Czekajcie, zobaczymy czy umrę. I możemy sobie pograć te wycinanie. Dobra. Co to za muza? Ja pierdzie... Co to jest? Co ty robisz? A, on teraz green light robi. O, wygraliśmy Squid Game. Czekaj, czy ta lalka mówi. Nie, gówno, no nie mówi. O, a to działa. Co? Co się właśnie wydarzyło? Te linę poprzyciągać? Nie, nie możesz. Gości, możesz ze mną pograć na śmierć i życie w przyciąganie liny, czy nie bardzo? Nikt nie chce ze mną grać w przyciąganie liny, co to ma być? I wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś właśnie przychodzi na wasze podwórko, no nie? I robi jakieś kurde Squid Game'a. Czekaj, a można przegrać to, czy nie? Fajnie by było wiedzieć. Czyli tak, lalka nie działa, to też nie działa, tylko działają te ciastka i to. O. Znaczy, da się umrzeć. Dupa. Dobra, moi państwo, to był właśnie odcinek z modyfikacji. Był to dosyć dziwny odcinek. Dajcie znać, czy znacie jakieś dziwne modyfikacje, które też potrafią urozmaicić grę. Chętnie przetestuję, chętnie sprawdzę. Tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, minąc to byłam ja. Widzimy się już w sobotę o 16 w kolejnym filmie z Simsów. Pozdrawiam was serdecznie. Na razie.